Błaszki, Błaszki, wybiwa piwa, Błaszki, 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 wybiwa Błaszki. Trzecia edycja Błaszkowskich Nocy spotkała się jak zwykle z dużym zainteresowaniem. Jest to rodzinne święto organizowane co roku w ostatni weekend sierpnia. Błaszkowskie Noce miały na celu integrować lokalne społeczeństwo i to się udało, a jednocześnie chcieliśmy rozpocząć promocję gminy na zewnątrz. I to się nam bardzo udało, dlatego że w tegorocznych Błaszkowskich Nocach uczestniczą nie tylko mieszkańcy naszej gminy, ale także gminy ościennych, województwa łódzkiego, przyjeżdżają z całej Polski, ale mamy także gości z zagranicy, nawet Polonię amerykańską, więc jest z czego się cieszyć, udało się wypromować Błaszki i myślę, że te Błaszkowskie Noce tegoroczne tak naprawdę można powiedzieć, że udały się no tak jak nigdy, ale w tym roku Błaszkowskie Noce to także wysoka kultura, dlatego że mieliśmy plener malarski, malarzy z całej Polski, którzy uwieczniali nasze dworki szlacheckie, które są perłą tego regionu. Te Błaszkowskie Noce rozpoczynają się od nocnego Armagedonu, który także przyciąga sportowców z całej Polski. Ponad 200 uczestników tych ekstremalnych biegów przełajowych przyjechało do Wojkowa, żeby zmierzyć się i ten Armagedon odbywał się w nocy. Także można powiedzieć, że mamy olbrzymi sukces i Błaszki z całą pewnością mogą być przykładem dla całego regionu i wyszliśmy z tym wydarzeniem tak daleko, że dzisiaj można powiedzieć, że jest to czołowe wydarzenie w powiecie sieradzkim, jak nie w województwie łódzkim. Witam serdecznie na trzecim dniu Błaszkowskich Nocy, tym ostatnim, najważniejszym. Zawsze pamiętamy, że przez lata w tej gminie, i pewnie wszyscy pamiętacie, organizowane były dożynki w mieście Błaszki. My to zmieniliśmy. Zmieniliśmy, ale jednocześnie pamiętaliśmy o tradycjach, które trzeba i należy podtrzymywać. Chcieliśmy tym chlebem poświęconym przez księdza proboszcza podzielić się teraz z Państwem i panie z aktywnej gminy Błaszki, które na co dzień wspierają i promują naszą gminę nie tylko w województwie łódzkim, ale i na zewnątrz, będą dzieliły tym chlebem właśnie wszystkich, którzy dzisiaj przybyli na Błaszkowskie Noce. Spróbujcie, poczujcie smak tego chleba naszego, błaszkowskiego, tej naszej małej ojczyzny, którą na co dzień wspólnie tworzymy. Pamiętajcie, że to oni wspólnie z burmistrzem dzielą tym chlebem na co dzień. Robimy to tak, żeby było sprawiedliwie, żeby nikomu tego chleba w naszej gminie nie zabrakło. Niesztuczne strzelają seriami Błaszki, Błaszki. Błaszkowskie Noce to przede wszystkim swojska biesiada. Podczas jarmarku błaszkowskiego zwiedzający mieli do dyspozycji stoiska z wyrobami kulinarnymi, plastycznymi i rękodziełem. 18, tak naprawdę za 5 dopiero, a za mną już widać tłumy ludzi. Wczoraj wydaliśmy coś około 10 tysięcy, nawet 12 tysięcy porcji jedzenia. No to jest, to przerasta nasze w tej chwili najśmielsze oczekiwania, więc bardzo się cieszymy, że ludzie się cieszą i przychodzą, bawią. Muzyka cały czas gra i różnoraka, bo wczoraj mieliśmy trochę disco polo, trochę muzyki poważnej, poważniejszej, popularnej. No, dla każdego coś miłego. Nawet nas zespół ludowy odwiedził z innej gminy, który na chwilę przyjechał. Tak sobie po prostu z nami się pobawić. Super, bardzo fajnie. Czy dużo atrakcji? Chyba tak, nie wiem, jesteśmy z Dolnego Śląska, ale chyba tak. A co panią skłoniło, żeby tu przyjechać? Przyjechaliśmy do rodziny na weekend. Każda impreza jest jakąś promocją, bardzo fajnie. Dziękuję. Bardzo jest fajnie. Dziękuję za wszystko i o więcej proszę. Za pomyślność miasta, zdrowy pan i panu. Błaszki, Błaszki, wina, piwa, Błaszki. Miejscowe smaki przyciągały tłumy smakoszy. Prawdziwą gratką jest strefa niskich cen, gdzie można skosztować przysmaków za symboliczną złotówkę. Potrawy przygotowują lokalne stowarzyszenia i koła gospodyń. Tak, jak się pani podoba dzisiejsza impreza? A pięknie jest. A co się pani najbardziej podoba? Wszystko. Jest super. A jak atrakcje dla dzieci? No, atrakcje bardzo fajne. Powinno. Jest zadowolony. I wczoraj, i dzisiaj. No, jedzenie przepyszne. Bigos. A jeszcze próbowaliśmy udziec. Dobre regionalne jedzenie. Tak.
Mnóstwo zabawy dostarczyła najmłodszym Kraina Zabaw dla Dzieci. Nie mogło zabraknąć warsztatów plastycznych, animacji, gier i zabaw. Zabawy i pokazy tematyczne zaprezentowali m.in. rycerze, kowale i stolarze. Dopiero przyjechaliśmy, na razie jest dobrze. Dobry pomysł na promocję gminy? No raczej tak, na pewno. Zawsze coś się dzieje i zawsze jakieś atrakcje są, tak? Zwłaszcza po całym tygodniu pracy, nie? Bardzo ładnie. Błaszkowskim nocom towarzyszyła muzyka grana przez kapele podwórkowe i zaproszonych artystów. Na scenie wystąpili m.in. Paka Marcelaka, No To Co oraz Silent. Mieszkańcami Błaszek, tak nie sposób nie przyjść. Także miło. Chociaż raz w roku jakaś impreza, gdzie można przyjść i się integrować. Myślę, że ludzie jednak chcą takich imprez, bo bardzo mało tego tutaj jest w naszym rejonie, może nie rejonie, ale w samym mieście się odbywa. Dzień dziecka, tylko ewentualnie jakieś zakończenie lata. No i ta impreza w zamian za dożynki, nie? No i ludzie takich rzeczy potrzebują. Podoba się, oby tak dalej. Błaszkowskie noce już stały się marką regionu, a goście przybywają tłumnie nawet z całej Polski.